Od nowego roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie spółką. Radni wyrazili zgodę na przekształcenie MOSiR-u. Pomysł, jak mówi prezydent Andrzej Kosztowniak, nie jest nowatorski. Wiele miast już to zrobiło. Pomysł, który się zrodził nie w mieście Radomia, a już w innych miastach, wiele miast przekształca MOSiR-y w spółki prawa handlowego z prostego powodu. Możliwości odliczenia podatku, przede wszystkim podatku VAT i systemu zarządzania dzisiaj opartego o finanse samorządowe, bez wątpienia w tym czasie prawnym, w tym czasie ekonomicznym, w którym znajdujemy się w polskich samorządach, wygodniejszą jest formuła zarządzania przez spółkę i wydaje się, że też jest formułą tańszą. Dlatego też my również podjęliśmy w Radomiu taką decyzję. Ja przedłożyłem taki projekt Radzie Miejskiej. Dziękuję serdecznie radnym za poparcie tego projektu. Argumentów przemawiających za otworzeniem spółki jest wiele. Jednak podstawowym to możliwość odliczenia 23% podatku VAT oraz większe możliwości pozyskania dofinansowania na budowę hali widowiskowo-sportowej. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że wartość inwestycji hali została określona na poziomie 80 milionów złotych, a byłaby możliwość wprost odliczenia podatku VAT przez taką spółkę, to też wiemy, o czym mówimy w sensie wprost wymiernych pieniędzy. Mówimy o 100 milionach złotych, a to jest właśnie wartość, która jest nie do przecenienia zarówno ze strony miasta, bo miasto Radom jest w stanie przeznaczyć tylko i wyłącznie 30 milionów złotych na tą inwestycję. No i też dodatkowa pomoc dla tych, którzy obiecali nam pomoc ze strony Ministerstwa Sportu, czy też Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przypomnijmy, że Ministerstwo Sportu obiecało 40 milionów dofinansowania na budowę hali, a Sejmik Województwa Mazowieckiego 10. Spółka może również zarabiać na inwestycji, wynajmowaniu i dzierżawie. Mam nadzieję, że będzie dobrze zarządzany, że dodatkowe obowiązki w sumie, które spoczną na dyrektorze i zastępcy dyrektora wchodzą do zarządu tejże spółki, no spowodują sytuację oto taką, że i odpowiedzialność tych osób jest dużo, dużo większa, ale cóż, jak ktoś nie pracuje, nie ponosi odpowiedzialności, jak ktoś pracuje, ponosić będzie tą odpowiedzialność i myślę, że MOSiR radomski będzie po prostu bardzo dobrze prowadzony. Zresztą cały czas ta ocena prowadzenia MOSiR-u jest stosunkowo wysoka.